Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na naszym spotkaniu. Nasze spotkanie jest, jak Państwo na pewno wiedzą, związane z kwestią zmian w programie studiowania, a dokładnie rzecz biorąc zmian w zakresie bloków, ponieważ tylko w tym zakresie będą pewne zmiany wprowadzane. Miał być ze mną nasz kierownik studiów, pan Walery Waczew. No niestety, jak Państwo widzą, nie ma go, ale to dlatego, że pojawiła mu się jedna szansa w życiu, żeby się zaszczepić. W związku z powyższym no, uznaliśmy, że druga mu się może pojawić za 2 lata, więc nie przyszedł, ale postaram się dźwignąć bez pana kierownika tę problematykę. Postanowiłem się z państwem spotkać, ponieważ jak się domyślam, zaczęły krążyć najróżniejsze plotki, niestworzone opowieści na temat tego, co się zmienia, więc wydaje się, że najlepiej, jeżeli państwo się dowiedzą tego ode mnie i będzie to wtedy wiedza pewna. I proszę Państwa, pierwsza, najważniejsza kwestia, którą chciałbym powiedzieć na początku i która chyba jest związana najbardziej, czy najbardziej adekwatna do pytań, które Państwo zadajecie, to jest kwestia, od kiedy te zmiany w programie wejdą i kogo będą dotyczyły. Otóż, proszę Państwa, na razie to, o czym rozmawiamy, jest w ogóle projektem. To jest projekt, który został przyjęty przez naszą Radę Dydaktyczną, został skierowany do Komisji Senackiej, tam oczywiście został pozytywnie zaopiniowany, obecnie został skierowany do URK i właśnie w dniu jutrzejszym URK też będzie się wypowiadało na temat naszego programu i on dopiero pójdzie na posiedzenie Senatu, miejmy nadzieję, że już marcowe. I jeżeli Senat go przyjmie w takiej formie, jaką zaproponowaliśmy i na takich zasadach, jakie zaproponowaliśmy, dopiero to wejdzie w życie. Dlatego nie będę ukrywał, że tak długo czekałem z tym spotkaniem z Państwem, ponieważ liczyłem, że już w lutym uda się to przeprocedować przez Senat i wtedy bym już mógł do Państwa mówić odnośnie konkretnych rozwiązań, które zostały przyjęte i które będą obowiązywały. Na razie niestety to, co powiem, to są pewne plany. Plany, które chcemy zrealizować, natomiast no, czy te plany zostaną w 100% zrealizowane, no, w dużej mierze jeszcze zależy od tego, kiedy i na jakich zasadach Senat przyjmie nasze propozycje. Dlaczego, proszę Państwa, w ogóle dotykamy się do tych bloków i reformujemy bloki? Bo myślę, że to też jest dla Państwa ważna informacja, ponieważ bloki zostały wprowadzone stosunkowo niedawno, a już jak gdyby wprowadzamy pewne modyfikacje. Otóż wynika to jak gdyby z dwóch zupełnie niezależnych powodów. Pierwszy powód to po 2 latach mamy mniej więcej pewną wiedzę na temat, jak te bloki funkcjonują i co należałoby tutaj usprawnić w tych blokach, żeby one były i łatwiejsze do realizacji przez państwa i łatwiejsze do organizacji przez nas. To jest jak gdyby jedna sfera. Natomiast druga sfera, chyba ważniejsza, to są, proszę Państwa, zmiany w obowiązującym prawie. Chodzi oczywiście o ustawę 2.0, zwaną też Konstytucją dla Nauki. Wprowadzono tam pewne rozwiązanie, które z punktu widzenia naszego wydziału jest wyjątkowo dolegliwe i które w zasadzie uniemożliwia przeprowadzenie czy dalsze procedowanie systemu bloków w takiej formule, w jakiej one dzisiaj występują. Jest tam bowiem wprowadzony zapis do ustawy, tu by na pewno mnie pan rektor Żółtek skorygował, że zapisy to tylko w no ale na szczęście go nie ma, więc mnie nie skoryguje. A w związku z tym ten zapis ustawowy wprowadza zasadę rozdzielenia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, zajęć dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. A jak państwo wiedzą, fundamentalną zasadą prowadzenia przez nas studiów niestacjonarnych jest to, że program tych studiów jest dokładnie identyczny jak program studiów stacjonarnych. Tak robiliśmy od początku. Zawsze mieliśmy to 1:1 i tym zawsze się szczyciliśmy, że dyplom naszych studiów niestacjonarnych jest identyczny jak dyplom studiów stacjonarnych, a co za tym idzie, wynika to z tego, że też oferta dydaktyczna jest dokładnie taka sama. Takie same obowiązki, takie same prawa, taka sama oferta dydaktyczna. No, nie muszę mówić, proszę Państwa, że to by spowodowało konieczność zmultiplikowania istniejących bloków, czyli podwojenia ich liczby. A powiem szczerze, że już dzisiaj organizacyjnie jest to bardzo trudne do spięcia, a dopiero 2 roczniki weszły w system bloków. W związku z tym te 2 czynniki, no jeden to jest jak gdyby pewne doświadczenia, które mamy, drugi to jest czynnik, którego nikt nie mógł przewidzieć w czasie, kiedy program był opracowywany, czyli taka zmiana ustawy,
spowodowały, że zdecydowaliśmy się na pewne zmiany. Jak Państwo na pewno pamiętają, przed procedowaniem tych zmian za pośrednictwem samorządu, konsultowaliśmy to z samorządem, ale też za pośrednictwem naszego samorządu, a w zasadzie państwa samorządu, rozsyłaliśmy też ankiety dotyczące Państwa opinii na temat bloków i tego, co się w nich Państwu podoba, a co by Państwo chcieli zmienić. I oczywiście te opinie jak najbardziej wzięliśmy pod uwagę, przygotowując ten projekt. I teraz, proszę Państwa, co jest w projekcie? Może najpierw, kogo będą dotyczyły te zmiany? Kogo będą dotyczyły te zmiany, jeżeli chodzi o bloki? Otóż chcielibyśmy, aby Senat zgodził się na takie rozwiązanie, że zmiany obejmą wszystkich. Zmiany obejmą wszystkich studentów, czyli nie tylko tych studentów, którzy teraz przyjdą na trzeci rok i dopiero zaczną przygodę z blokami, tym bardziej nie tych, którzy dopiero zaczną w tym roku studiować na Wydziale Prawa, bo jak gdyby to jak gdyby cel tej reformy jest zupełnie inny, bo chcemy się dostosować do tej ustawy 2.0 dzisiaj, a nie za 3 lata. W związku z tym chcielibyśmy, żeby właśnie nie studenci, którzy dopiero zaczną studiować, nie studenci, którzy dopiero pójdą na trzeci rok i wejdą w system bloków, ale żeby to objęło wszystkich studentów. Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli w takiej formule to zostanie przyjęte, to i tak ten program wejdzie dopiero w roku akademickim 21-22. Bo to też jest pewnego rodzaju odniesienie się do pytań, które Państwo zadawali. Na pewno zmiany tego programu nie wejdą w trakcie roku akademickiego i na pewno nie obejmą od razu wszystkich wchodząc w trakcie danego roku akademickiego. Czyli muszą Państwo przyjąć założenie, że te zmiany będą dopiero od przyszłego roku akademickiego. No i mam nadzieję, że te nasze racje, które przedstawiliśmy w komisji, które przedstawimy na URK w dniu jutrzejszym oraz które przedstawimy na Senacie, przekonają przede wszystkim senatorów właśnie do tego, żeby wszyscy studenci prawa od przyszłego roku akademickiego mogli z tego rozwiązania skorzystać. I teraz, proszę Państwa, jak to ma wyglądać? Jak to ma wyglądać? Otóż przede wszystkim chcemy uporządkować funkcjonowanie tych bloków. Do tej pory przyjęte było, że te bloki będą miały co do zasady, tak przeciętnie, będą to bloki, które będą miały 4 przedmioty, każdy z bloków będzie miał 120 godzin i będzie miał 12 punktów ECTS-u. Oczywiście w rzeczywistości te bloki, jak Państwo wiedzą, jeszcze bardziej się rozrosły. Są bloki, które mają 6, 8 przedmiotów. Pojawiły się też przedmioty, które mają na przykład 4 godziny zajęciowe, 6 godzin zajęciowych. Pojawiły się potem problemy z ocenami, z wyliczaniem średniej z tych bloków. No, cała masa różnego rodzaju problemów czysto technicznych, także dydaktycznych. No bo pytanie, co można komuś opowiedzieć w trakcie 4 godzin zajęć, tak? 4 godziny zajęć, czyli de facto 2 zajęcia. No pierwsze organizacyjne, drugie zaliczeniowe, tak? A gdzie merytoryczne? W związku z tym sam takie zajęcia miałem, no więc też wiem, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że to generalnie nie był najlepszy pomysł tego typu zajęcia. Dlatego, proszę Państwa, te bloki, zwłaszcza te bardzo rozbudowane, wprowadzały też duży schematyzm i formalizm przy Państwa studiowaniu. Ja wiem, że wielu studentów, żeby nie powiedzieć, że praktycznie wszyscy studenci trzeciego roku tak naprawdę zdobywają wiedzę praktyczną, starając się pracować w kancelariach, tudzież w innych instytucjach. Wprowadzenie takich rozbudowanych bloków, skomplikowanych, gdzie nie ma możliwości wyboru godziny zajęć, bardzo utrudnia, wiem, że studentom, dostosowanie godzin pracy do właśnie tych zajęć. Tych zajęć też jest bardzo dużo, bo jeżeli przyjmiemy, że to są 4 bloki po 120 godzin, to jest dodatkowo 480 godzin, nie licząc normalnych zajęć z grupy PIK, które muszą wyrobić studenci. Wiem, że jest to bardzo szczególnie silnie odczuwalne przez studentów trzeciego roku, którzy muszą wyrobić 2 bloki, czyli 240 godzin w blokach, plus, proszę Państwa, no już bardzo trudne przedmioty z trzeciego roku, bo to już są procedury, to już są warsztaty z procedur. W związku z tym ten program stał się dla studentów bardzo, bardzo obciążający, czasami nawet wręcz przeładowany. Nie mówię już o studentach, którzy studiują na więcej niż jednym kierunku. W związku z tym to wszystko postanowiliśmy wziąć pod uwagę
i w jakiś sposób uporządkować, dostosować do ustawy 2.0 i przede wszystkim nieco odformalizować, żeby po prostu łatwiej było zaliczać te bloki. Wiem też z Państwa ankiet, że w wielu przypadkach jest tak, że kogoś bardzo interesują 3-4 przedmioty w danym bloku, a musi zdać 8. Z tego 4 go zupełnie nie interesują. No ale żeby zaliczyć blok, no trzeba zaliczać wszystkie przedmioty w bloku. Tak? W związku z tym, proszę Państwa, czy prawie wszystkie, no tam jest pewna możliwość manewru, ale stosunkowo niewielka. Dlatego, proszę Państwa, z jednej strony chcemy to uporządkować i odformalizować, żeby w jakiś sposób ułatwić Państwu funkcjonowanie. Może najpierw powiem, co jest w projekcie, który złożyliśmy i który procedujemy, a potem powiem Państwu, jakbyśmy to widzieli w praktyce, takie rozwiązania. Otóż ten projekt stosunkowo niewiele zmienia, jeżeli chodzi o takie formalno-prawne zapisy, w stosunku do poprzedniego brzmienia tych przepisów dotyczących bloków. A mianowicie wprowadza obowiązek zaliczenia 3 bloków, a nie 4. I bloki mają się składać nie ze 120 godzin, tylko z 90 godzin. I jest dokładnie tak, że mają być to 3 bloki 90-godzinne za 12 punktów. Czyli każdy przedmiot w bloku będzie miał 4 punkty ECTS-u, nie 3 tak jak dzisiaj. I proszę Państwa, to powoduje między innymi rozluźnienie na trzecim roku, ponieważ do tej pory trzeba było zrobić 2 bloki po 120, czyli 240. Teraz na trzecim roku wystarczy 1 blok za 90 godzin. Więc myślę, że to będzie bardzo odczuwalne zmniejszenie obciążeń, jeżeli chodzi o Państwa obowiązki na trzecim roku. Chciałbym też od razu zaznaczyć, że to, o czym mówimy, to są pewne minima. To nie jest tak, że my chętnym odbieramy teraz możliwość zrobienia 4 bloków. To, żebyśmy się, proszę Państwa, dobrze zrozumieli, mówimy o minimum, które trzeba zrobić. Czyli każdy student musi zrobić nie mniej niż 3 bloki. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będzie miał taką ochotę, będzie tak chciał, może zrobić 4, 5, prawda? To już pozostaje w gestii poszczególnych osób, które sobie będą układały program studiów. Chodzi o pewne minima, które mają być zrealizowane. Także nic też nie chcemy nikomu zabrać. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście będzie zainteresowany więcej niż 3 blokami, to jak najbardziej taka możliwość będzie do zrobienia. I teraz, proszę Państwa, istotne też jest, jak te bloki zorganizujemy. Tutaj jeszcze do końca nie podjęliśmy decyzji. Wahamy się między dwiema koncepcjami. Pierwsza koncepcja jest koncepcją taką bardziej decentralistyczną, czyli przewiduje, że bloki będą zawierały po stosunkowo dużo przedmiotów, na przykład 9, 12, z których student będzie sobie wybierał 3, które interesują go w ramach wyrobienia tego bloku. Ta koncepcja ma jednak pewną bardzo istotną wadę, która powoduje, że prawdopodobnie będzie ją trudno zrealizować w praktyce, a mianowicie kwestia rejestracji na te zajęcia, prawda? Bo to by wymuszało jakąś formę dwustopniowej rejestracji. A sami Państwo wiedzą, jak rejestracje są trudne same w sobie, a co dopiero, gdyby były dwustopniowe. Zresztą osobiście jestem przeciwnikiem wszystkich utrudnień, udziwnień i komplikacji. To, co jest proste, zawsze się najlepiej sprawdza. W związku z tym prawdopodobnie, ale tak jak mówię, prawdopodobnie, bo to jeszcze będzie na wydziale na pewno przedmiotem debaty między innymi z kierownikami katedr, z pracownikami wydziału. Prawdopodobnie jednak będą to bloki, które będą się składały każdy z 3 przedmiotów. I student będzie się, tak jak dzisiaj, rejestrował po prostu na blok i dostawał 3 przedmioty, które do danego bloku będą przypisane. Natomiast, tak jak obiecywałem, będzie też możliwość pewnej elastyczności. No bo gdy przyjmiemy, że jednak student się zapisuje na blok, dostaje 3 przedmioty, no a może się okazać, że interesują tak naprawdę studenta 2 przedmioty z tych 3. Tak? W związku z tym, do tego celu, żeby w jakiś sposób uelastycznić funkcjonowanie tych bloków, chcemy nieco rozbudować grupę przedmiotów z tak zwanych innych, czyli tak zwane przedmioty z grupy I, czyli inne. Żeby była możliwość, na przykład w przypadku jednego czy dwóch bloków, ekwiwalentowania jednego z przedmiotów w tym bloku jakimiś przedmiotami z grupy I.
I teraz, proszę Państwa, jakie mamy pomysły? I tutaj zaskoczę nawet samorząd, bo jeszcze nawet samorząd o tym nie wie, ale będzie zaskoczony przez przypadek, bo samorząd o tym nie wie nie dlatego, że chciałem to zachować i prawda, taką niespodziankę zrobić, tylko zapomniałem o tym powiedzieć. To już, proszę Państwa, niestety jest przymiot mojego wieku i w związku z powyższym, ale to jest dobra akurat wiadomość, ten przykład, który chcę podać. Otóż prowadziliśmy rozmowy z wydawcą pewnego programu prawniczego, dokładnie z wydawcą systemu Lex i chcemy zorganizować dla Państwa między innymi warsztaty praktyczne z programu Lex. Z tego co wiem, rzeczona spółka prowadziła od już wielu lat rozmowy z bardzo renomowanymi warszawskimi i nie tylko warszawskimi kancelariami. Jest kilkadziesiąt kancelarii, które jak gdyby pracowały przy opracowaniu programu tych szkoleń. Co więcej, istnieje możliwość, żeby taki kurs, który byśmy zrobili jako właśnie przedmiot z grupy inne, kończył się certyfikowanym egzaminem. Mamy taki pomysł, że ci studenci, którzy będą po prostu chcieli, to będą mieli zaliczenie, ale ci studenci, którzy będą zainteresowani, będą mogli na koniec zdać egzamin certyfikowany, który jest uznawany przez większość, żeby nie powiedzieć, że praktycznie wszystkie duże kancelarie, duże i średnie kancelarie. I jest to nie tylko wtedy dla Państwa bardzo duża umiejętność praktyczna, którą Państwo wynoszą ze studiów, czyli profesjonalna umiejętność obsługi Lexa, ale także dostają Państwo uznawany certyfikat właśnie z obsługi tego systemu. W związku z tym jesteśmy już na bardzo daleko zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o rozmowy w tym zakresie. Została nam ostatnia tura rozmów, na którą właśnie chcemy zaprosić przedstawicieli samorządu, żeby ewentualnie jeszcze wnieśli tutaj jakieś uwagi od strony studentów, jakby Państwo widzieli, że te kursy powinny wyglądać. Myślę, że jest to super, super dla Państwa propozycja. Więc takie przedmioty byśmy chcieli, między innymi takie, wprowadzić do grupy I i żeby one dawały możliwość ekwiwalentowania jednego z przedmiotów ewentualnie z bloku. I proszę Państwa, tak mniej więcej będzie wyglądała ta reforma, czyli że będą bloki złożone z trzech przedmiotów i proszę Państwa, nie będzie już innych przedmiotów niż 30-godzinne. Nie będzie takiej możliwości, żeby te przedmioty rozdrabniać, bo to, tak jak powiedziałem, prowadziło do różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk. 4, 6 czy 5-godzinne przedmioty, ciężko mi sobie wyobrazić, rzeczywiście w teorii, gdy miał być to wstęp do jakiegoś szerszego zagadnienia, w teorii wyglądało, że będzie ok. Ale biorąc pod uwagę, że każdy nawet taki 4-godzinny przedmiot musiał się kończyć zaliczeniem, to już tak w praktyce nie wyglądało to idealnie. Dlatego pomysł jest taki, żeby były tylko przedmioty 30-godzinne. Co więcej, każdy przedmiot będzie oceniany osobno i taka ocena będzie liczona do średniej, czyli nie będzie tej liczonej średniej ważonej z bloku. Tak? Po prostu to, co ktoś wypracuje na zajęciach, taką ocenę będzie otrzymywał do średniej, czyli tak jak było pierwotnie w blokach. Dlaczego odeszliśmy pierwotnie w blokach? To już w zeszłym roku od tego. Bo proszę Państwa, jak ktoś miał 8 przedmiotów, z tego 3 przedmioty po 4 godziny i dostawał 8 piątek i piątka z przedmiotu 4-godzinnego liczyła się dokładnie tak samo jak piątka z procedury cywilnej, to zgodzą się Państwo, że to troszeczkę zaburzało prawdziwy obraz studiowania, tak? Odpowiedzią na to było wprowadzenie w zeszłym roku zmiany w postaci średniej ważonej z całego bloku. Ale to też nie do końca oddaje tak naprawdę pracę włożoną przez studenta i oceny wystawiane z poszczególnych przedmiotów. Dlatego biorąc pod uwagę, że przedmiotów będzie mniej, bo dotychczas mogło być tak, bo są takie bloki, które mają, tak jak już wiele razy mówiłem, po 8 przedmiotów. Teraz natomiast student będzie miał do zrobienia 9 przedmiotów ze wszystkich bloków. Teraz przynajmniej teoretycznie mogłoby być tak, że 4 bloki po 8 przedmiotów, czyli 32 oceny do średniej, dodatkowe. 32 troszeczkę za dużo, ale 9 mieści się w granicach zdrowego rozsądku, prawda? Zwłaszcza, że będą to oceny za normalne 30-godzinne zajęcia. Oczywiście
Będzie też dopuszczona możliwość, żeby takie jedne zajęcia prowadził więcej niż jeden prowadzący, bo czasami takie zajęcia też mogą być ciekawe. Jest dwóch prowadzących do jakiegoś tematu, jeden poprowadzi 15 godzin, drugi poprowadzi drugie 15 godzin, ale z punktu widzenia państwa jako studentów to ciągle będzie jeden przedmiot kończący się jednym zaliczeniem dający 30 godzin, 4 punkty i jedną ocenę liczącą się do średniej. I tak jak powiedziałem, jeżeli wszystko będzie przeprocedowane zgodnie z planem, to te zmiany byłyby wprowadzone już od 1 października 2021. Bardzo bym chciał, żeby objęły wszystkie roczniki, które będą studiowały w tym roczniku. I proszę Państwa, oczywiście, gdy wszystkie kwestie związane z blokami będą już ostatecznie przesądzone, to na pewno z przyjemnością się z Państwem spotkam i opowiem już wtedy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Na razie chciałem Państwu o tym powiedzieć w takim ogólnym zarysie, żeby rozwiać te najbardziej poważne wątpliwości, które Państwa na pewno nurtują, powiedzieć, jak z grubsza to sobie wyobrażamy, że to będzie wyglądało, oraz ewentualnie, żeby był to pewien jakiś bodziec dla Państwa do tego, żeby Państwo też zaczęli się zastanawiać nad jakimiś pytaniami, czy może jakieś wątpliwości u Państwa pojawią związane właśnie z tymi zmianami, to oczywiście jak najbardziej bardzo bym prosił o pisanie pytań do samorządu. Tutaj na pewno będę prosił Państwa przyjaciół z samorządu o to, żeby właśnie jakąś taką skrzynkę na te pytania założyć, żeby właśnie zbierać informacje, czego by Państwo oczekiwali. Na pewno zrobimy też, proszę Państwa, ankietę odnośnie Państwa zainteresowań, żeby też bloki, które będziemy w jakiś sposób przekształcać, żeby one tematycznie też były dla Państwa interesujące. Czyli też na pewno będzie taka ankieta odnośnie Państwa zainteresowań. Jakie bloki by u Państwa cieszyły się największym zainteresowaniem? Dla nas też to jest potem łatwiejsze, bowiem uruchamiamy bloki takie, na które potem się zapiszą studenci, których nie trzeba zamykać, a to też, powiem szczerze, jest dosyć duży problem organizacyjny, gdy się zamyka bloki. No bo z jednej strony jest to problem z pensum dla prowadzących, dla pracowników, ale z drugiej strony jest to duży problem też dla tych osób, które się zapisały na bloki, które potem są zamykane. No bo one nagle nie wypełniają te osoby obowiązków, brakuje im punktów, a jest już po rejestracjach, tak? No i wprowadza to niepotrzebną nerwowość, niepotrzebne właśnie tutaj komplikacje organizacyjne. Dlatego też taka ankieta na pewno, mam nadzieję, że spotka się u Państwa z szerokim odzewem. Także, proszę Państwa, to tyle, co chciałem powiedzieć odnośnie tych zmian w blokach. Inne rzeczy się nie zmieniają, natomiast gdy już będziemy po przeprocedowaniu tej procedury zmiany przez Senat, na pewno z przyjemnością się z Państwem spotkam i opowiem o tym już nie, jakie są plany. Plany oczywiście, o których mówiłem, to są plany mocno zaawansowane, bo wydaje mi się, że uda nam się to przeprocedować, ale to ciągle są plany. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze w marcu uda nam się spotkać i porozmawiać o tym, jak to już będzie rzeczywiście wyglądało, jak to rzeczywiście będzie zorganizowane. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No niestety, jak Państwo widzą, kierownik nie dotarł. Nie wiem, czym go tam szczepią. Może się przestraszył i musiało kilka osób mu tam pomagać przy tej szczepionce. W każdym razie obiecywał, że przyjdzie, nie przyszedł. No tak to jest z kierownikami niestety. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo.